Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Alleluja, Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Duch Święty, można powiedzieć, łączy. Kiedy przychodzi Duch Święty do Ciebie, łączy Ciebie z Ojcem Niebieskim. Twoje serce z Jego sercem. Kiedy patrzysz na Eucharystię, na Najświętszy Sakrament, Duch Święty łączy Ciebie z tym, co wydarzyło się w Jezusie i przez Jezusa. I dlatego to staje się dla Ciebie dostępne. Dlatego kiedy patrzysz na Jezusa Eucharystycznego i przyzywasz Ducha Świętego, On Cię łączy z najpotężniejszą miłością. Jezusem. Jego krzyżem, zmartwychwstaniem, wszystkim. I wtedy zaczyna przychodzić do Ciebie zrozumienie tego, co Jezus dla nas uczynił. Kochani, kto jest dzisiaj tutaj pierwszy raz na takim spotkaniu? Podnieście rękę w górę. Bogu niech będą dzięki. Cieszymy się bardzo, że w ten sposób zaczynacie i zaczynamy razem, wzywając Ducha Świętego, dając Bogu szansę na nowe życie. Kiedyś ja przyszłam pierwszy raz na takie spotkanie i doświadczyłam żywego Boga, który odmienił moje życie na całego, na całe moje lata. To już jest ponad 25 lat temu i radość ta do dzisiaj trwa. Pomodlimy się teraz o radość dla was i na to spotkanie do Ducha Świętego, który jest przyjacielem. Teraz, przy otwartych oczach, bardzo proszę, by mieć otwarte oczy, nie zamykać ich teraz. Rozproszenia są nieważne, bo Ty jesteś dzieckiem Bożym. Chcę teraz Tobie powiedzieć i pokazać żywy Kościół, żebyś widziała w tym Kościele swoją mamę, żebyś widział w swoim Kościele swoją żonę, tak spracowaną, żebyś wziął swojego syna, z którym niekiedy nie można się dogadać. Żebyś jednoczył się w Bogu także z teściową, której może nie cierpisz, bo coś Ci przykrego powiedziała 15 lat temu. Może trzeba otworzyć te oczy, aby poprosić teraz o ducha jedności w swojej wspólnocie parafialnej, w swojej rodzinie. Bo my chcemy się teraz zjednocząc z Tobą, Panie Jezu. I chcemy się modlić zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was zgodnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary, aby was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a my w Nim, za łaską Boga naszego,
i Pana Jezusa Chrystusa wołamy z mocą, z otwartym sercem, z otwartymi ustami. Można wstać, można siedzieć, ale zaprośmy Boga. Przymnóż nam wiary, przymnóż nam wiary, przymnóż nam wiary, Panie nasz. Przymnóż nam wiary, przymnóż nam wiary, przymnóż nam wiary, Panie nasz. Prosimy Cię, dobry Boże, o jedność dla obecnych tutaj małżonków. Wołamy o tę jedność dla naszych rodzin i wspólnot. Prosimy o jedność w naszych parafiach, w naszych relacjach, które budujemy. Prosimy o tę jedność dla naszej ojczyzny. Wierzymy Ci, Duchu życie wierzę. Wierzymy Ci, słodki Kościół. Duchu miłości, wierzymy Ci. Wierzę w Boga Ojca, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół, Święty obcowanie, grzechów odpuszczenie. Komunii Ojca i Syna i zgromadź lud Boży w jedno serce, jedną duszę i jedną wiarę w jednym Ojcu, bo Ty żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków.